Bardzo serdecznie witam wszystkich uczestników naszego spotkania w Miejskim Centrum Kultury Filidok i zapraszam na wykład profesora Witolda Jagno, który za chwilę wygłosi, a dodam, że współorganizatorem naszego spotkania jest Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, oddział w Tomaszowie Mazowieckim i witam także pana doktora Andrzeja Grubla, który jest kierownikiem oddziału tomaszowskiego. Nasza niecodzienna lekcja historii będzie dzisiaj się składała z dwóch części. Pierwsza jest to właśnie pan profesor Jarno opowie o kampanii wrześniowej, tak zatytułował swój wykład, kampania wrześniowa 1939 roku, przyczyny, przebieg, skutki. A jak wszyscy wiecie, obchodzimy w tym roku 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej i w związku z tym Miejskie Centrum Kultury także przygotowało wystawę i o tej wystawie, która tam z tyłu za nami, opowie pracownik Miejskiego Centrum Kultury filii Grodzyna Górzyckie, Marek Stefański, który jest tak naprawdę tutaj doktorantem pana profesora. A to w drugiej części po wykładzie. Oddaję już głos panu Andrzejowi, który zaprezentuje jeszcze naszego gościa. Dziękuję, witam was bardzo serdecznie. Przedstawiam wam pana profesora Witolda Jarnę. Jest mi bardzo miło, że to jest tomaszowianin, urodzony w Tomaszowie. Ale absolwent na pewno w szkole podstawowej numer 10, pierwszego liceum ogólnokształcącego. W swojej pracy zawodowej zajmuje się specjalistą w historii wojskowości. Jest autorem m.in. książki o organizowaniu Wojska Polskiego w Tomaszowie Mazowieckim. I wiele razy tutaj nam opowiadał, jak przebiegała kampania wrześniowa w terenach Tomaszowa i okolic, tak? A dzisiaj nam opowie o wojnie, też o tych terenach, ale o wojnie o kampanii wrześniowej na terenie Polski. Ja, żeby nie przedłużać, oddam głos panu profesorowi. Dobrze, witam serdecznie. Na wstępie chciałbym podziękować organizatorom za zaproszenie. Do Tomaszowa skończam, przyjeżdżam, więc jestem bardziej miło odwiedzić strony, w której się kiedyś tam mieszkało 30 lat temu, no ale jednak. Witam serdecznie również uczniów. No i przyznam od razu na początek, będzie to trochę wyzwanie dla mnie, ponieważ jednak wykłady akademickie mają nieco inną specyfikę. Tam przysłowiowo liczą się szczegóły. Natomiast no, tutaj trzeba troszkę bardziej ogólnie taki wykład poprowadzić, żeby tutaj jednak naszej młodzieży nie zanudzić nadmiarem informacji. Mam nadzieję, że mi się to uda. Gdybym trochę za szczegółowo, to proszę zasygnalizować, że Państwo macie już dość szczegółów, to kolejny wątek, bardziej ogólny, że tak powiem, poruszę. Kampania wrześniowa, mamy 80. rocznicę dzisiaj w roku, znaczy w tym miesiącu, wybuchu II wojny światowej i kampanii wrześniowej. Dzisiaj, po tych 80 latach, żyjemy w wolnym kraju, niepodległym, suwerennym, o stabilnych granicach i wydawać by się mogło, że to jest coś już trwałego, ale nic bardziej mylnego. Nic nie jest nigdy dane na zawsze i o granice trzeba zawsze pobyt państwa, o granice trzeba niestety zawsze dbać i choć dzisiaj się wydaje, że zagrożenia nie ma, to tak naprawdę nie wiemy, czy za 5, 10, 20 lat jakiś podobny kataklizm w Europie się nie pojawi. Oby nie, ale przyszłość jest nigdy nieodgadniona jest i tutaj różne może nam przygotować niespodzianki. My żyjemy w wolnym kraju, natomiast pokolenie, które w 1939 roku broniło naszej ojczyzny, to jest pokolenie, które urodziło się w większości pod zaborami. Tutaj można zobaczyć sobie, jak ta nasza część Europy wyglądała w 1914 roku, czyli w momencie, kiedy wybucha pierwsza wojna światowa. Jak spojrzymy na mapę, nie ma czegoś takiego jak Polska. Kolor niebieski to jest państwo niemieckie, czyli my mówimy zabór niemiecki. Kolor zielony, a więc tutaj, gdzie również Tomaszów, Łódź, nawet Kalisz się znajduje, to jest zabór rosyjski, tak zwany Królestwo Kongresowe. No i ten kolorek taki lekko żółtawy, to z kolei jest państwo Austro-Węgry, czyli zabór austriacki. Tak łatwo spojrzeć, Polski na mapie nie ma już od 123 lat.
Co oczywiście nie znaczy, że Polacy się pogodzili z tym, że Polska została wymazana z mapy Europy. Dążenia do odbudowy państwa występowały w każdym pokoleniu. Niemal każde pokolenie miało na swoim koncie jakiś zryw niepodległościowy. Chociażby powstanie listopadowe, powstanie styczniowe. No i w końcu przychodzi ten moment, kiedy wybucha pierwsza wojna światowa. Coś, co doprowadziło nie tylko do upadku dotychczasowych dynastii w Europie. Wszystkie trzy państwa to były monarchie i dynastie w nich panujące w wyniku pierwszej wojny światowej zostały odsunięte, władzy upadły. Ale pierwsza wojna światowa przyniosła coś bardzo istotnego, a mianowicie zmianę granic w Europie, powstanie nowych państw i wówczas również powstało nowe państwo, odrodziło się, może nowe to nie najlepsze słowo, odrodziło się również państwo polskie w listopadzie 1918 roku. Ale żeby nie było zbyt łatwo, to oczywiście o te granice trzeba było walczyć. To nie było tak, że listopad 18 roku mamy państwo polskie i już są granice, wszystko jest jasne, nie musimy z nikim walczyć. Jak łatwo popatrzeć, patrząc na tą mapę, powstanie państwa polskiego musiało się odbyć kosztem trzech państw zaborczych. Bo z terenów tych trzech państw zaborczych Polska się urodziła. W związku z czym i Niemcy nie byli zadowoleni, bo z tego niebieskiego koloru również część ziem odeszła, została włączona do Polski. Rosja nie była zadowolona, już później Związek Radziecki, ponieważ tutaj też granica państwa rosyjskiego znacznie na wschód się przesunęła. No, Austro-Węgry w ogóle się rozpadły, ale na tej bazie powstały inne państwa, między innymi Czechosłowacja, z którą również mieliśmy stosunki, byśmy powiedzieli, w okresie międzywojennym, nie najlepsze. W każdym bądź razie, może wymienimy, to już sobie darujemy, ale tutaj mamy mapę Europy z okresu międzywojennego. Jak sobie popatrzymy, tutaj to jest Polska w tych nowych granicach, które trzeba było w toku trzyletnich wojen walczyć i dopiero rok 21, traktat ryski, ostateczne ustalenie granicy wschodniej, tak zwana granica ryska. Nie zadowalała ona w zasadzie nikogo, ale w końcu wojna została zakończona. Granice zachodnie zostały ustalone w traktacie wersalskim w czerwcu 1919 roku, kiedy to zwycięskie państwa, Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone narzuciły pokonanym Niemcom warunki pokoju. Jak łatwo sobie skojarzyć, jeżeli ktoś coś komuś narzuca, to często nie zawsze się to wszystkie rozwiązania podobają i tak było tutaj. Niemcy nie pogodziły się, traktat wersalski został podpisany, granice zostały określone. Niemcy musiały oddać powstającemu państwu polskiemu Wielkopolskę, Pomorze Gdańskie i część Górnego Śląska, ale muszę powiedzieć tak, nie pogodzono się z tym. Te tereny Niemcy uważali już za swoje, zarówno Toruń, Poznań, jako ciekawostkę można powiedzieć, że późniejszy prezydent Republiki Weimarskiej, Hindenburg, urodził się w Poznaniu. To było jego rodzinne miasto. W związku z czym Niemcy sobie nie wyobrażali, jak może być państwo niemieckie bez Poznania. I to już rodziło pewne obawy na przyszłość. Te tereny również były w znacznej mierze zamieszkane przez ludność niemiecką. Prawie 150 lat zaboru spowodowało, że tam w większym stopniu napływała ludność niemiecka. I to było jak gdyby to zalążek kolejnego sporu. Jak popatrzymy na tę mapę, położenie Polski już byśmy powiedzieli rodziło duże obawy. Polska znalazła się między młotem a kowalem. Z jednej strony Niemcy, z drugiej strony Związek Radziecki. O ile w Niemczech do mniej więcej początku lat 30. Zagrożenia z tej strony nie było, bo mamy traktat wersalski, który narzucił duże ograniczenia państwu niemieckiego, słaba armia 100-tysięczna. Można powiedzieć, że nasza armia bez problemu mogła mniej więcej do 1935 roku armię niemiecką pokonać, więc nie było zagrożenia. Ale kiedy Hitler dochodzi do władzy, rozpoczynają się zbrojenia. Już w połowie lat 30. polscy wojskowi i polskie władze zdały sobie sprawę, że przy takim tempie rozbudowy armii niemieckiej praktycznie armia polska będzie miała z każdym kolejnym rokiem coraz większy problem, żeby móc stanąć jak równy z armią niemiecką, która już wówczas nosiła nazwę od 1935 roku Wehrmacht. I przypomnę, że o te tereny to były tereny sporne. Niemcy wprost tego nie formułowali, ale to dążenie do
odzyskania Wielkopolski, Pomorza Gdańskiego, a przede wszystkim wolnego miasta Gdańska, które nie było ani w Polsce, ani w Niemczech, podlegało nadzorowi Ligi Narodów, ale Polska reprezentowała wolne miasto Gdańsk na arenie międzynarodowej. No i Górny Śląsk. To były te tereny sporne, które Niemcy uważali, że powinny wrócić do państwa niemieckiego. Jak popatrzymy na kolejny naszego sąsiada, czyli Czechosłowacja na południu, to jest państwo, które powstało w wyniku rozpadu Austro-Węgier. No, język podobny, kultura podobna. Wydawałoby się, że powinniśmy mieć to całkiem dobre relacje z Czechosłowacją. Ale niestety tutaj jest Zaorzie koło Cieszyna i konflikt o tą krainę spowodował, że przez całe dwudziestolecie międzywojenne relacje polsko-czechosłowackie były delikatnie nazywając nie najlepsze. Konflikt o ten o Zaorzie zaowocował później również polską akcją wkroczenia na Zaorzie po układzie monachijskim w 1938 roku, co Czesi nam do dzisiaj pamiętają. Że wspólnie z Hitlerem, jak to się mówiło, dokonaliśmy rozbioru Czechosłowacji. Więc z jednym państwem te stosunki są niezbyt przyjazne. Z Czechosłowacją również niezbyt przyjazne. Ze Związkiem Radzieckim, który głosi hasło eksportu rewolucji bolszewickiej na Europę, no też można powiedzieć, cały czas te relacje były może nie wrogie, ale co najmniej nieprzychylne. Kolejnym sąsiadem była Litwa. Tu kolejny spór. Wilno, czyli historyczna stolica Litwy, znalazła się w granicach Polski. To było rodzinne miasto niemalże Józefa Piłsudskiego, więc no musiało się znaleźć w Polsce, ale oczywiście Litwinom tego też nie zapomnieli. Uważali, że to jest niesprawiedliwe i stosunki dyplomatyczne z Litwą dopiero nawiązaliśmy w 1938 roku, czyli prawie po 20 latach. Przez 20 lat między Polską a Litwą był taki stan niewypowiedzianej wojny. A wojna się nie toczyła, ale wzajemnych relacji nie było. A więc kolejny kraj, z którym byśmy powiedzieli, że mamy troszkę napięcia. I pozostały nam tylko dwa kraje, Łotwa i Rumunia. I to były te jedyne dwa kraje, z którymi Polska miała dosyć dobre kontakty, a z Rumunią nawet sojusz wojskowy wymierzony we wschodniego sąsiada. Więc gdyby Związek Radziecki zaatakował Polskę, Rumunii powinni stanąć po naszej stronie. Łotwa też była z nami zaprzyjaźniona, no ale jak popatrzymy na armię łotewską, prawda, kilka tysięcy ludzi, no trochę może przesadzam, no kilkanaście, nie była to siła, która by nam czymkolwiek mogła pomóc. Armia rumuńska nieco mocniejsza, ale też nie zaliczała się do jakichś potęg militarnych. Więc jak popatrzymy na położenie Polski, no między młotem a kowadłem. Było wiadomo, że w momencie, kiedy nastroje jakieś rewizjonistyczne pojawią się w Niemczech, się pojawiło w mniej więcej w połowie lat 30, kiedy Hitler doszedł do władzy i zaczął głosić hasło, żeby zjednoczenia wszystkich ziem zamieszkałych przez Niemców w ramach jednego państwa. Te dążenia do odzyskania ziem, które Niemcy uważali za swoje, no, będą coraz mocniejsze. Związek Radziecki również w latach 30 będzie ogromne zbrojenia i będzie coraz głośniej dążył do tego, żeby w przyszłości rewolucję na Europę tą komunistyczną przy pomocy Wagnerów przenieść. W związku z czym znajdujemy się w latach 30. pomiędzy młotem a kowadłem, dwie potęgi militarne, z którymi już pod koniec lat 30. Armia Polska nie była w stanie wygrać, nawet walcząc samodzielnie przeciwko jednemu. To już były zbyt duże różnice w wyposażeniu, w uzbrojeniu, w liczebności. A jak sobie teraz przypomnimy, że we wrześniu 1939 roku mamy nie tylko agresję niemiecką, ale również agresję sowiecką ze wschodu, no to łatwo sobie wyobrazić, że już kompletnie najmniejszych szans na zwycięstwo nie było. Zresztą no, wojna, można powiedzieć, z uwagi na dysproporcje, praktycznie była przegrana 1 września 1939 roku. Choć nie do końca. Mieliśmy sojuszników. Proszę pamiętać, sojusze to jest piękna rzecz. Jest takie przysłowie rzymskie, że pakta zawarte powinny być przestrzegane. No ale pięknie w teorii wygląda, w praktyce sprawa jest całkiem inna. Już Wielka Brytania kilkuset niemalże lat, znaczy funkcjonuje takie powiedzenie, Wielka Brytania nie ma sojuszników, Wielka Brytania ma interes. Jak interes tego wymaga, to sojuszników zmienia się jak rękawiczki. Poświęca się ich w imię własnych brytyjskich interesów. No i tak postępują praktycznie wszystkie mocarstwa. Tak było kiedyś, niestety jest dzisiaj i będzie
przyszłości. No tak po prostu polityka wygląda. Więc mieliśmy sojusze, bo w takim położeniu geopolitycznym no były obawy, że któryś z sąsiadów może na nasz kraj no, zechcieć napaść. W związku z czym już w 1921 roku wydawało się, że zabezpieczyliśmy granice naszego państwa. Pierwszy sojusz Polska zawarła z Francją. I był to sojusz wymierzony w Niemcy. Wówczas jeszcze w 21 roku bardzo słaby, ale to jakby taki sojusz, byśmy powiedzieli, na przyszłość. Gdyby Niemcy uderzyli na Francję bądź Polskę, to oba te kraje, czyli Polska i Francja, miały wspólnie zareagować zbrojnie. Czyli dla Niemców agresja na któryś z tych krajów, czyli Polska bądź Francja, jak popatrzymy, oznaczała no, po prostu wojnę na dwa fronty, bo jeżeli uderzą na Francję, Polska uderzy od tyłu. Jeżeli uderzy na Polskę, Francja miała uderzyć z kolei od zachodu. Czyli wojna na dwa fronty. Podkreślam, dopóki była Republika Weimarska, ograniczenia traktatu weimarskiego, armia niemiecka była bardzo słaba. Wydawało się to całkowitym zabezpieczeniem naszej granicy zachodniej. Z kolei również w 21 roku Polska zawarła drugi sojusz wojskowy z Rumunią. Z kolei ten sojusz był wymierzony przeciwko ewentualnej agresji Związku Radzieckiego. Więc też agresja na Związku Radzieckiego na Polskę bądź Rumunię powodowała, że oba te kraje tej agresji by się przeciwstawiły. No, wydawało mi się, że sojusze mamy. No ale połowa lat 30. przyniosła bardzo szybko zmieniającą się sytuację w Europie. Można powiedzieć zaogniającą się. Dojście Hitlera do władzy, rozbudowa Wehrmachtu, zresztą podobna rozbudowa następowała w Związku Radzieckim. Jako ciekawostkę tylko można podać, kiedy nasza broń pancerna, tak zwana w 1939 roku, to jest 700 pojazdów, w tym połowa to są tankietki, czyli takie czołgi rozpoznawcze, których wysokość sięga tak do wysokości metr. Więc tak naprawdę to taki maluch, do którego nawet trudno byłoby wejść, uzbrojony w karabin maszynowy, więc w zasadzie no, trudno o tym walczyć tak naprawdę. To Armia Czerwona miała około 20 tysięcy czołgów. I to już czołgów lekkich bądź średnich. Niemcy mieli kilka tysięcy. Więc już samo to pokazuje w 1939 roku, jak ten rozwój zbrojeń postępował szybko. Niestety Polska nie mogła dorównać. Byliśmy krajem na dorobek. Trzeba było to dwudziestolecie poświęcić na scalenie kraju, który składał się z tych trzech części zaborów w jeden organizm państwowy. Kraj był zrujnowany wojną, pierwszą wojną światową. Trzeba było odbudować oświatę, szkolnictwo, system drogowy, komunikacyjny, system bankowy, no wszystko niemalże trzeba było od nowa budować. A i tak, pod koniec lat 30. około 60% budżetu państwa szło na armię. Czyli dzisiaj by się wydawało niebotyczne kwoty. No ale w stosunku do naszych państw zachodnich, no nie mogliśmy finansowo dorównać, nie byliśmy w stanie. I dzisiaj zresztą też widać te różnice, prawda? Jednak nasze finanse są zdecydowanie mniejsze na obronność niż Rosji, czy chociażby dzisiejszych Niemiec. Sytuacja zaczyna się zaogniać, ja już nie będę tutaj w szczegóły wchodził. W każdym bądź razie dojście Hitlera do władzy, rozbudowa Wehrmachtu, rzucenie hasła zjednoczenia wszystkich Niemców w granicach państwa niemieckiego, tak zwany powrót do Heimatu, powoduje to, że Niemcy rozpoczynają agresywną politykę. Oczywiście nie zanosiło się, że ta wojna wybuchnie jeszcze tak szybko. Pierwszym elementem jest zajęcie nad Remich w 1936 roku, które miała być zremilitaryzowana, czyli pozbawiona wojska niemieckiego. Niemcy wchodzą, nie ma reakcji francuskiej. Następnie ten przełomowy moment to jest rok 1938. Najpierw w marcu Niemcy wkraczają do Austrii, czyli tutaj to jest ten kolorek, on taki niebieskawy. I Austria zostaje przyłączona do państwa niemieckiego. Notabene przy wielkim entuzjazmie większości Austriaków. Język ten sam, kultura ta sama, więc tak naprawdę można powiedzieć, że duża część Austriaków cieszyła się. Dlaczego się cieszyli? Austriacy pamiętali dni potęgi, kiedy to było Cesarstwo Austro-Węgierskie do 1918 roku. To było jedno z najpotężniejszych państw na świecie. Rok 18 przynosi upadek tej monarchii austro-węgierskiej. Na tym bazie powstają nowe państwa, Czechosłowacja, Węgry, częściowo trochę Rumunia, trochę Jugosławia i Austria zostaje taka ograniczona takich małych rozmiarów. Mit o potędze Prusów, w związku z czym, kiedy Niemcy przyłączają, a to już 1938 rok, Niemcy są już potęgą gospodarczą, militarną,
No, to chyba to było tym głównym powodem, dla którego jednak tą radość pojawiła się. Oczywiście później będzie mankament. Jeżeli Austria została wcielona do państwa niemieckiego, to również mężczyźni, czyli Austriacy, stają się obywatelami państwa niemieckiego, a kiedy wojna wybuchnie, to będą zobowiązani do służby w Wehrmachcie. Więc to będzie taki mankament, no ale na razie się nie zanosiło na wojnę. No i drugi element w 1938 roku, który nas przybliża do wojny, to jest Czechosłowacja. Układ monachijski 30 września 1938 roku. Państwa zachodnie w imię tak zwanego ratowania pokoju poświęciły Czechosłowację. Mimo że Czechosłowacja miała też sojusze z Francją, między innymi sojusz wojskowy, no, została złożona na ołtarzu pokoju. Co to znaczy? No, musiała oddać tereny pograniczne z Niemcami, tereny, na których były potężne fortyfikacje, w terenie górskim łatwo się było bronić. To wszystko trzeba było Niemcom oddać. W zasadzie Czechosłowacja została otwarta na agresję niemiecką i praktycznie bezbronna. Premier brytyjski Chamberlain, kiedy wrócił po zawarciu układu monachijskiego do Wielkiej Brytanii, wysiadając na lotnisku w Londynie, do dzisiaj jest tam piękna kronika filmowa, piękne zdjęcia, jak to macha kartką, kopią tego traktatu monachijskiego i mówiąc, prawda, że przywiózł pokój, uratował trochę. No, dzisiaj wiemy, że nic nie uratował, odwrotnie, nieco wybuch wojny, no ale oczywiście kosztem czyjś. Na ołtarzu została poświęcona Czechosłowacja. I rok 38 to już ten moment, kiedy też Niemcy zaczynają wysuwać żądania wobec Polski. W październiku 1938 roku pojawiają się żądania, aby po pierwsze Polska zgodziła się na włączenie wolnego miasta Gdańska, to przypomnę, tutaj taka malutka enklawa była, która nie należała ani do Polski formalnie, ani do Niemiec. Znajdowała się pod zarządem Ligi Narodów, czyli takiej organizacji na odpowiednik dzisiejszego ONZ. Więc Polska miała się zgodzić, żeby to wolne miasto Gdańsk, no nie ma co ukrywać, w 90% zamieszkało wtedy przez Niemców, przyłączyć do Niemiec i zbudować eksterytorialną drogę przez Pomorze Gdańskie, które połączyły Rzeszę Niemiecką, tą główną część, z Prusami Wschodnimi, a więc przez ten wąski korytarz miano zbudować drogę eksterytorialną, czyli Niemcy mogliby nią jeździć, a władze polskie nie mogłyby kontrolować, co jest przewożone. Bo tak normalnie jest granica, prawda? Celnicy sprawdzają, co jest przewożone, mogą zatrzymać taki transport, a tutaj byłaby taka droga wyłączona spod polskiej kontroli, na co no, władze polskie nie chciały się oczywiście zgodzić. Wtedy jeszcze, kiedy Niemcy szykowały się już do wojny, no, cały czas, pamiętając pierwszą wojnę światową, obawiały się wojny na dwa fronty. Wiedziały, że jeżeli uderzą Niemcy w 1939 roku na Francję, to Polska uderzy na Niemcy od wschodu. No i było to takie założenie w drugą stronę, że jeżeli uderzą na Polskę, to z kolei Francja, myśl sojuszu, miała uderzyć na państwo niemieckie. Więc cały czas była ta groźba wojny na dwa fronty. Niemcy chcieli uniknąć pomni doświadczeń z pierwszej wojny światowej. Cóż więc było zrobić? No najprostsze rozwiązanie. Trzeba przyciągnąć do słabszego przeciwnika, czyli Polskę w tym wypadku, na swoją stronę, żeby zmienił front, stanął u boku Niemiec, wszedł do grona państw, no, które w jakiś sposób by sympatyzowały z Niemcami. I takie rozmowy toczą się na początku 1939 roku. Polscy dyplomaci jeżdżą do Berlina, niemieccy przyjeżdżają do nas. To mniej więcej trwało tak do marca. 3-4 miesiące intensywnych rozmów, kiedy Niemcy próbowali wciągnąć Polskę do tego obozu, nazwijmy to profaszystowskiego. Do dzisiaj toczą się dyskusje, czy dla Polski by to nie było lepiej. Ale podkreślam, to są takie dywagacje, rozważania, które tak na zasadzie co by było gdyby, więc historycy raczej w takich kwestiach nie rozmawiają, prawda? My oceniamy to, co było, a nie co mogłoby być, gdyby coś się tam wydarzyło. No w każdym bądź razie marzec 1939 roku to już jest ten moment, kiedy sytuacja w Europie ulega już chyba bardzo poważnemu zaostrzeniu. W marcu 1938 roku Niemcy wkraczają do Czechosłowacji, następuje rozpad Czechosłowacji, powstaje tak zwane wolne państwo słowackie, czyli tereny dzisiejszej Słowacji, ta wschodnia część, no i Niemcy wkraczają do Czech, tworząc tak zwany protektorat Czech i Moraw. Jak popatrzymy na mapę, co to oznacza, że granica z Niemcami, która była bardzo długa i niewygodna do obrony, dodatkowo dochodzi jeszcze
Karpaty, które trzeba bronić. Ponieważ niemieckie wojska również na Słowację wejdą w 1939 roku. Więc jak popatrzymy sobie na tą mapę, bronić się przed agresją niemiecką przy takiej granicy, jeszcze do tego ten żółty kolor też będzie stanowić zagrożenie, to już samo to pokazuje, w jak trudnym położeniu była Polska i jej armia. Praktycznie granica jest nie do ochrony. Tym bardziej, że dysproporcja sił między armią polską a niemiecką jest kilkukrotna. W przypadku agresji ze wschodu, no, można powiedzieć, linia jest w miarę prosta. Wraz z wdzieraniem się wojsk radzieckich, no, linia frontu ulegałaby skróceniu. To jest teoretycznie szansa jakaś na to, żeby na kolejnych przeszkodach wodnych się bronić. W przypadku agresji niemieckiej, jak popatrzymy na mapę, no, praktycznie obrony, szans na realną obronę tutaj nie było. O. I tutaj mamy już sierpień 1939 roku, jak sobie popatrzymy na układ sojuszy, to też no, chyba nam się coś w jakiś sposób zabłysnąć, jakieś myśli. To są Wielka Brytania i Francja, tak? Nasi sojusznicy. I ten taki jasny kolorek to są państwa, które sprzyjają Francji bądź Wielkiej Brytanii. Z kolei te takie brązowawe lekko, to są kraje, które sprzyjają Niemcom. To jest sytuacja. Czechosłowacja, jak widzimy, już nie ma. Czechy zostały włączone do państwa niemieckiego. Słowacja niby formalnie jest, ale jest pod pewną kontrolą. I tak wygląda sytuacja w 1939. No i ten marzec 1939 roku. Niemcy dokonują rozbioru Czechosłowacji, wkraczają do Czech, włączają do państwa niemieckiego. No i kilka dni później również zajmują Fajfedę litewską. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta. No i 23 marca władze polskie zarządzają pierwsze przygotowania obronne. Tak zwana mobilizacja marcowa, kilka jednostek zostało zmobilizowanych i rozmieszczonych wzdłuż granic z Niemcami. Chodziło oczywiście o taki element trochę bardziej wydźwięk propagandowy. Te siły były niewielkie, no ale jak gdyby miały odeprzeć pierwsze ewentualne i spodziewane uderzenie, aby nieco spowolnić wroga i dać możliwość na przeprowadzenie tej mobilizacji zasadniczej. Ale tu mówię, to jest kilka jednostek, więc tak naprawdę nie stanowiło to jakiegoś większego dla przeszkody. No i te momenty decydujące. Widząc, że po zajęciu Czechosłowacji Polska zaczyna się trochę wahać, czy z Francją Wielką Brytanią, czy z Niemcami, trzeba było wybrać, po której stronie stanąć. Wybór nie był wcale taki prosty, trzeba było wiele za i przeciw rozważyć, co się bardziej dla nas polskich opłaca. No i widząc, że władze polskie tak stoją trochę na rozdrożu, Wielka Brytania postanowiła wspomóc polskiego sojusznika, udzielając mu 30 marca tak zwanej gwarancji. Nie był to żaden sojusz wojskowy, tylko taka obietnica, że jeżeli Niemcy napadną na Polskę, to Wielka Brytania pomoże. No to tak jakby każdy komuś coś w różnej rozmowie powiedział, tak, że pomoże, tak, ale nie jest to żaden sojusz wojskowy formalnie na papierze podpisany, no ale taka deklaracja, że będziemy pomagać. To spowodowało, że rząd polski podjął ostateczną decyzję, że jednak zostajemy w tym bloku z Francją i Wielką Brytanią. Na reakcję Niemców nie trzeba było długo czekać. W kwietniu 1939 roku Hitler, widząc, że nie da się Polski wciągnąć do tego obozu proniemieckiego, wydaje dyrektywę opracowania planu Fall Guys, czyli ataku na Polskę, a pod koniec miesiąca wypowiada układ nieagresji, który został zawarty między Polską a Niemcami w 1934 roku. Twierdzą, że to Polska go złamała właśnie, prawda, tą zbyt bliską współpracą z Wielką Brytanią i swoimi wystąpieniami. 5 maja 1939 roku to jest też coś, co chyba każdy z Państwa widział w telewizji. Minister spraw zagranicznych Józef Beck na mównicy sejmowej wypowiada takie słynne słowa. To jest ten moment, kiedy Niemcy wypowiedzieli układ o nieagresji. My mamy sojusz z Francją, gwarancje brytyjskie, więc jak gdyby nasze stanowisko też się usztywniło i wtedy padają z mównicy sejmowej takie słynne słowa, że nie oddamy ani guzika polskiej ziemi, prawda, że honor to jest rzecz najważniejsza, mamy sojusza, ale będziemy się w przypadku agresji niemieckiej bić. No, jak wiemy, oddaliśmy nie tylko guzik od płaszcza, ale również cały płaszcz, prawda, jak to tutaj ktoś kiedyś podsumował, no po prostu nie byliśmy w stanie takiej wojny wygrać. Ale nasze nadzieje opierały się na sojusznikach. Dzisiaj wiemy, że
to zawiodło. Można powiedzieć, planu wojny z Niemcami też nie mieliśmy. Plan wojny został opracowany tylko na wypadek agresji radzieckiej. To były szczegółowe plany mobilizacyjne, rozwinięcia wojsk. No, można powiedzieć, byliśmy przygotowani na tę agresję. Natomiast planu wojny z Niemcami nie było. Zresztą przy takich granicach i dysproporcji sił trudno sensowny plan zrobić. Ten plan zaczęto dopiero tworzyć na wiosnę 1939 roku. Jak łatwo przewidzieć, był to taki malutki zarysik. On się sprowadzał do trzech jakby takich elementów. Bronić się wzdłuż linii granicznej, nie dać się do tego czasu rozbić w ciągu 2 tygodni, bo 14 dnia wojny Francja miała ruszyć z wielką ofensywą na zachodzie. W przypadku gdyby Niemcy uderzyły na Polskę. Całe założenie polskiego planu tak naprawdę sprowadzało się do tego, aby nie dać się rozbić w ciągu 14 dni. Bo jak Francuzi ruszą na zachodzie, na Niemców, no to ci będą musieli przerzucić większość jednostek z frontu polskiego na zachód, aby bronić się przed armią francuską, która uchodziła wówczas za najsilniejszą armię w Europie. No, przy takim założeniu, gdyby sojusznicy faktycznie zachowali się tak, jak się powinni zachować, no można powiedzieć, że pewne nadzieje na sukces były. To zostało w maju 1939 roku potwierdzone w układach, w rozmowach z dowództwem francuskim, które zobowiązało się po raz któryś, że 14 dnia od wybuchu wojny armia francuska ruszy do ofensywy. No i wszystko pięknie. Tylko tyle, że parę dni później dowództwo francuskie spotkało się z dowództwem brytyjskim i ustalono, że żadnej ofensywy nie będzie. Ale to już między sobą. W naturalny sposób nie poinformowano o tym strony polskiej, no bo gdyby się Polacy dowiedzieli, że już pod koniec maja Brytyjczycy się dogadali z Francuzami, że żadnej ofensywy nie będzie, no to Polska mogłaby jeszcze front zmienić i jednak dogadać się w jakiś sposób z Niemcami. Więc oczywiście o tym nas nie poinformowano, a cały nasz plan wojny opierał się na tym założeniu, że 14 dnia wojny Francuzi wypełnią swoje zobowiązania wynikające z sojuszu wojskowego i całością sił uderzą na froncie zachodnim na trzecią Rzeszę. No, ale jak to bywa? Sojusze są często tylko na papierze i niestety ten sojusz z Francją okazał się również w zasadzie taki sojusz. Latem 1939 roku mamy jeszcze ostatnią, wydawało się, próbę ratowania pokoju. Rozpoczynają się rozmowy, które Francja wraz z Wielką Brytanią zaczęły prowadzić z tym czerwonym państewkiem. Państewkiem cudzysłowo, mocarstwem, czyli ze Związkiem Radzieckim. Formalnie przeciwko Niemcom, które były uważane do tego głównego agresora. Dzisiaj wiemy, że były to, byśmy powiedzieli, takie udawanie rozmów. Francuzi i Brytyjczycy próbowali wciągnąć Rosję do ewentualnego sojuszu antyniemieckiego po to, żeby w razie czego Rosjanie walczyli z Niemcami, to byli tą główną siłą armii lądowej, wojny lądowej. No to oczywiście Rosjanie się nie chcieli zgodzić, oni mieli inne interesy. I może mieć tak 2 miesiące te rozmowy się toczyły. I ostatecznie w połowie sierpnia Stalin wrócił do Związku Radzieckiego, tak? Można powiedzieć, że sobie lekko się zdenerwował, bo do niczego to nie prowadziło i zaczął sondować. Oprócz tych rozmów z Brytyjczykami i Francuzami, zaczął rozmowy tajne z Niemcami. Na zasadzie, kto da Związkowi Radzieckiemu więcej, kto więcej obieca, z którymi państwami w sojusza wyjść. Oczywiście Wielka Brytania i Francja co mogła zaoferować? No nic, bo tu była Polska, tak? Rozdzielić Polski bez zgody władz polskich nie można było, że Polacy nie wiem, dadzą coś w Rosji czy coś w tym stylu. Polacy się nie zgadzali absolutnie, żeby Armia Czerwona weszła na teren Polski, nawet jako sojusznicy. Nowym nauczeni doświadczeniami, gdzie Armia Czerwona wejdzie, tam komisarzy tej armii dobrowolnie już się nie da usunąć najczęściej z kraju, więc nie chcieliśmy nawet jako sojusznika wpuszczać w nasze granice, bo trudno byłoby się pozbyć takiego sojusznika później. A późniejsze lata tego pokazały, że obawy były bardzo słuszne. No wobec tego pozostają dla Związku Radzieckiego Niemcy. Co mogą zaoferować? Prawie wszystko w tej części Europy. Więc nic dziwnego, że ostatecznie rozmowy kończą się między Rosją a Francją i Wielką Brytanią, kończą się piaskiem. I 23 sierpnia zostaje podpisany w Moskwie pakt Ribbentrop-Mołotow, ministrowie spraw zagranicznych III Rzeszy i Związku Radzieckiego. Pakt o nieagresji. Ale jak popatrzymy na mapę, czy Niemcy i Związek Radziecki graniczyły z sobą, to o jaki pakt o nieagresji można było paradoksalnie.
Oczywiście był tajny protokół do tego, oprócz współpracy i tak dalej, był tajny protokół, który mówił o tym, że Europa Środkowo-Wschodnia zostanie po prostu podzielona między III Rzeszą a Niemcy. Polska jest tego najlepszym przykładem, mniej więcej pół na pół. Połowa miała przypaść Niemcom, połowa Związkowi Radzieckiemu. No i znowuż wracamy jako ciekawostkę. Tajny protokół, ale ciągle rzeczywiście tajny, skoro następnego dnia ten protokół był znany w Paryżu, w Wielkiej Brytanii, w Nowym Jorku. Można sobie zadać pytanie, czy nasi sojusznicy poinformowali stronę polską o tym tajnym protokole? Jak sądzimy? Nie. Oczywiście, że nie. To była obawa, że jak się Polacy dowiedzą 24 sierpnia, no to z desperacji co można zrobić? Jednak widząc, jakich mamy sojuszników, prawda, jak się sytuacja rozwija, to może jednak przysłowiowym rzutem na taśmę spróbować jednak podjąć rozmowy jakieś z Niemcami. Może coś oddamy, ale zachowamy państwo. No, no. Więc Brytyjczycy, którzy no, bardzo chcieli, zawsze słynęli z tego, żeby wojnę prowadził w ich imieniu ktoś własnymi rękami, a nie Brytyjczycy, więc Polska była tu potrzebna. I żeby do jakiegoś nagle jakiegoś takiego wycofania się Polski nie doszło, dwa dni po podpisaniu tego układu Ribbentrop-Mołotow Brytyjczycy nagle podpisują z Polską układ sojuszniczy. Już taki z prawdziwego zdarzenia, 25 sierpnia, tuż przed wojną. Co jest dla Niemców sporym zaskoczeniem? Co to powoduje? Że pierwotny termin agresji na Polskę, który był wyznaczony na 26 sierpnia, po tym jak Brytyjczycy podpisali z Polakami układ sojuszniczy wojskowy, 25, no, on się trochę wystraszył. Bo nóż państwa zachodnie jednak poważnie myślą o tym, że w przypadku agresji niemieckiej na Polskę to jednak podejmą zdecydowane działania, więc trzeba parę dni odczekać, zobaczyć, czy za tym sojuszem idzie coś dalej. Czy to jest tylko takie pustosłowie, żeby Polskę utrzymać w tym powozie, nazwijmy to antyniemieckim. W związku z czym został atak odwołany, druga wojna światowa miała się rozpocząć 26 sierpnia. No jako taką ciekawostkę również można dodać, że były grupy dywersyjne, które już w nocy 25 na 26 wyruszyły dokonać prowokacji granicznych. Pewno państwo słyszeli o radiostacji gliwickiej, którą jakoby Polacy napadli i w obrecie Niemcy rozpoczęli wojnę. Podobne działania dywersyjne już miały być z 25 na 26. Tyle tylko, że kiedy nie Hitler odwołał ten atak, prawda, żeby go parę dni przesunąć, nie do wszystkich grup dywersyjnych to dotarło i jedna z grup na Przełęczy Jabłonkowskiej na Karpatach dokonała ataku, próbując zająć tą Przełęcz. No, wsparcia później nie było, no bo wojna została, agresja została przełożona, później Niemcy przez 3 dni grubo przepraszali stronę polską, że to jakieś takie nieodpowiedzialne działanie, coś tam komuś do głowy strzeliło, oczywiście miłujemy pokój, broń Boże, do Polski nic nie mamy, no ktoś tam samodzielnie coś próbował Przełęcz zająć. Oczywiście nikt to nie wierzył, no ale takie działania właśnie były prowadzone. No i po kilku dniach, kiedy Hitler stwierdził, prawda, dyplomacja niemiecka stwierdziła, że ten sojusz brytyjski z Polską, to tak naprawdę za nim nic konkretnego nie idzie. To jest tylko tak na wystraszenie Niemiec. Jeżeli zastraszenie nie pomogło, no to w zasadzie Hitler uznał, że nie ma co. Można na Polskę uderzyć, a pamiętajmy, że ma już układ z Rosją. Wie, że atak na Polskę to będzie dwustronna agresja. Polska nie ma najmniejszych szans w tej sytuacji już, a więc spokojnie można dokonać agresji na Polskę. Krótka kampania, nawet gdyby Francuzi chcieli się ruszyć, to nie zdążą, bo dwa, góra tygodnie, trzy i państwo polskie zostanie pokonane. Wspólnie ze Stalinem zostanie podzielone i te tereny włączone do okupacji niemieckiej bądź rosyjskiej. No i termin został wyznaczony na 1 września 1939 roku i tym razem już nic nie stanęło na przeszkodzie, o świcie. Co do godziny nie będę mówił, bo do dzisiaj toczą się rozbieżności. Tak w dawnej literaturze mamy ta 4.45, Westerplatte, że tam padły pierwsze strzały II wojny światowej, pancernik Schleswig-Holstein, który zaczął rozstrzeliwać polską placówkę tranzytową na tym Półwyspie Gdańsku. Do dzisiaj nie wiadomo tak naprawdę, gdzie spadły te pierwsze oprymat. No generalnie rywalizują dwa miejsca, czyli Westerplatte i w Wielu województwie tutaj naszym ludzkim, które został też o świcie zbombardowany, ale co do konkretnych godzin, to byśmy powiedzieli, jest trwa spór, także w każdym razie pierwsze bomby spadły dla uproszczenia i na Westerplatte, bo to mniej więcej podobne godziny. No i wojna rozpoczyna się o świcie 1939, 1 września 1939 roku.
No, mamy mapę schematyczną, jak ta wojna wyglądała. Kolor niebieski to są uderzenia wojsk niemieckich, kolor zielony ze wschodu to mamy armię czerwoną. Przez pierwsze 17 dni Polacy walczyli tylko z Niemcami. Stalin jak mógł odwlekał termin uderzenia od wschodu. No, dlaczego? Prosta sprawa. No, nie chciał uchodzić, że on jest agresorem. Więc chciał poczekać, żeby to już Niemcy rozbili armię polską i jak już sytuacja Polski będzie beznadziejna, no to wtedy Armia Czerwona wkroczy na wschodnie tereny Polski. Jak to określono 17 września w celu ratowania ludności tam mieszkającej przed okupacją Niemiec. No to pewne pytanie, która była lepsza. To jest taki dylemat, ale to już na inne kwestie. I teraz jeżeli popatrzymy, prawda, Prusy Wschodnie, granica z Niemcami i Słowacja tutaj, czy można się bronić na tak rozciągniętej linii frontu, gdzie nie ma naturalnych przeszkód terenowych, jedynie góry, ale to tylko ze Słowacją tutaj. No teraz tu wszędzie teren równinny, płaski, bez większych rzek, trzeba dysponować potężną armią, żeby móc takiej granicy bronić. Stąd współcześnie toczył się też taki spór, czy obrona Polski nie powinna być skoncentrowana na linii Narwi i Wisły i Samu, czyli mniej więcej tu na połowie. Byłaby znacznie krótsza ta linia do obrony, no i w sumie trochę prostsza. Ale ta logika wojskowa, no to z wojskowego punktu widzenia może powiedzieć, że tak byłoby lepiej, ale polityka, jak wiemy, od zawsze dominowała nad sferą wojskową i z prostej przyczyny nie można się było bronić na linii Wisły. Trzeba się było bronić, polska główna linia obronna to była wzdłuż granic, praktycznie parę kilometrów od granicy przebiegała ta główna pozycja obronna. Też łatwo sobie wyobrazić, jak potężną armię trzeba mieć, żeby tak rozciągniętą linię móc obsadzić, skutecznie obsadzić. My takiej niestety nie mieliśmy. Wobec tego, dlaczego tak rozciągnięto? No pierwsza sprawa, dzisiaj wiemy, że Gdańsk był tylko pretekstem, ale wtedy nie bardzo wiadomo było, czy na przykład Niemcom nie chodzi tylko o wolne miasto Gdańska. Dokonają włączenia wolnego miasta Gdańska do III Rzeszy i na tym będzie koniec. W związku z czym, żeby temu przeciwdziałać, trzeba było mieć silne jednostki wojskowe w tym korytarzu pomorskim, żeby móc szybciutko, w razie czego, spacyfikować te działania. Co już dodatkowo pogarsza, tam rozciąga i tak już długą linię obronną. Czemu się dalej nie można było tu wycofać? Kolejny element. Walczymy o przysłowiowy guzik polskiej ziemi, tak? Nie chcemy oddać Niemcy. No to jak wytłumaczyć społeczeństwu, że Armia Polska wycofuje się z Pomorza, z Wielkopolski, z ziemi łódzkiej, ze Świętokrzyskiego, po to, żeby na linii Wisły się bronić? Czy społeczeństwo by to zrozumiało? Pamiętajmy hasło, które w 1939 roku każdy słyszał w Polsce. Silni, zwarci, gotowi. Armia Polska jest potęgą, nie groźnie nam żaden agresor. W związku z czym, jak wytłumaczyć społeczeństwu, że skoro, przynajmniej w propagandzie, mamy tak potężną armię, z potężnych sojuszników, to oddamy niemalże 1/3 kraju bez walki. Zamieszkało przez Polaków w zdecydowanej mierze. Tak? No można się było obawiać, że społeczeństwo dojdzie do jakiegoś buntu. Co to za rząd, który tyle terytorium oddaje bez walki. No i kolejny element. Gdybyśmy się bronili na Wiśle, też była obawa, że Niemcy zrobią coś na kształt drugiego Monachium. Czyli dojdą do tych granic rozbiorowych, zatrzymają się, zwołają konferencję pokojową, mówiąc, że odzyskali to, co utracili po pierwszej wojnie światowej, czyli Pomorze, Wielkopolskę, Górny Śląsk. I wytłumaczenie będzie bardzo proste, no przecież Polacy nie bronili tych ziem, czyli nie uznawali ich za Polskę. W związku z czym chcąc, nie chcąc, polityka wymusiła, że trzeba się było bronić wzdłuż linii granicznej w bardzo niekorzystnej sytuacji, przy ogromnej dysproporcji sił, to polityka tutaj przeważyła. Ale przypomnę, założenie było takie, że mamy, Armia Polska ma wytrwać 2 tygodnie. Mniej lub lepszym stanie, ale ma zachować zdolność bojową, bo za 14 dnia wojny Francja miała ruszyć na zachodzie, co oczywiście zmusiłoby Niemcy do przerzucenia większości sił na zachód i wtedy jakoś byśmy mądrze się bronili. Wszystko to oczywiście przy założeniu, że ze wschodu agresja nie nastąpi. Tego się nie spodziewaliśmy, zresztą nawet nasze władze chyba nie uświadamiały sobie, że coś takiego może nastąpić. No, dla polskich władz wojna z Niemcami już była takim momentem, który ciężko było liczyć na zwycięstwo. Jak jeszcze byśmy sobie do tego dodali, że
Związek Radziecki jeszcze uderzy ze wschodu, no to praktycznie żadnych szans na obronę nie ma, więc to polskie władze po cichu liczyły, że jednak ta agresja ze wschodu nie nastąpi. No ale dzisiaj wiemy, że wszystko było uzgodnione w traktacie Ribbentrop-Mołotow i Rosjanie po prostu tylko odwlekali, żeby nie uchodzić za agresora, że to Niemcy są agresorem, a my tam później wchodzimy na te tereny wschodnie i tam oficjalnie będziemy ratować miejscową godność przed okupacją niemiecką. No i jak popatrzymy na, tak, na mapę. Przy takiej sytuacji oczywiście kampania była z góry skazana na porażkę, dysproporcja była ogromna. Tutaj naszego terenu broniła Armia Łódź, która notabene 1 września nie była całkowicie zmobilizowana, więc dodatkowe utrudnienie, nie dość, że mało jednostek, to jeszcze nie wszystkie przybyły. Armia Polska nie jest zmechanizowana, to konny, żołnierze maszerują na pieszo, tak, na długą odległość od koleją się przewoziło, ale później jak ze stacji opuszczono wagony, to już trzeba było później kilkadziesiąt kilometrów na nogach maszerować. Tabory konne, a więc jak łatwo przewidzieć, mobilność polskiej armii była stosunkowo mała. Armia Polska, tak jak jej dowódcy wychowani na I wojnie światowej, spodziewali się, że wojna będzie miała podobny charakter jak I wojna światowa. Czyli stała linia frontu, więc trzeba obsadzić każdy odcinek, tak, nie może być lub. I to będą powolne działania, ta linia frontu się będzie tak przesuwać codziennie o parę kilometrów, my się przygrupujemy i to tak będzie powolutku odbywało się. No, może by tak nie było, gdyby nie nowa strategia, którą, taktyka walki, którą Niemcy wprowadzili. Chcąc uniknąć wojny na dwa fronty, atakując Polskę, żeby Francuzi nie zdążyli przyjść z pomocą, no zakładając, że chcieliby to zrobić, a żeby nie miało tego już jakby po co z tą pomocą przychodzić, to trzeba było napadnięte państwo, w tym wypadku Polskę, błyskawicznie doprowadzić do upadku. No i pojawiała się wtedy nowa doktryna, tak zwany Blitzkrieg, zakładająca, no właśnie, skoncentrowanie głównych sił pancernych, lotniczych na wybranych kierunkach, czyli powiedzmy sobie właśnie w tych miejscach przełamania. Obrona polska jest słaba, więc nie było problemu, żeby ją przełamać, tylko że nie spychamy całego frontu później, prawda, nie czekamy, aż piechota podejdzie i ten front powoli się będzie przesuwał, tylko w miejscu tego wyłomu, w ten wyłom wchodzą jednostki pancerne wspierane lotnictwem i dokonują głębokich oskrzydleń, czyli powiedzmy przełamanie następuje tu i na prawo, na lewo kilkadziesiąt kilometrów jednostki pancerne wchodzą, siejąc panikę i dezorganizację na polskich tyłach. Efekt jest taki, że oddziały muszą się polskie cofać, mając za plecami Niemców. Wyścigu z czołgami nie jesteśmy w stanie wygrać, nogi polskiego piechura nie mogły, więc cofając się napotykaliśmy na oddziały niemieckie, które były przed nami, a nie powinno ich tam teoretycznie być. Linie zaopatrzeniowe zostały bardzo szybko przerwane, lotnictwo niemieckie niszczy linie kolejowe, węzły komunikacyjne, więc w zasadzie można powiedzieć tak, 3 września bitwa graniczna została przegrana na całej długości granic. Do 6 września, no można powiedzieć, że linia frontu jeszcze jako tako się trzymała, chociaż ona powiedzmy no, bardziej na papierze była niż w rzeczywistości, ale do tego 6 września ta linia frontu jeszcze jakoś tam powiedzmy wyglądała. Ale od 6 września armie polskie w zasadzie zostają rozbite. Zostaje rozbita Armia Kraków, Armia Łódź. 6-7 września zostaje rozbita Armia Prusy, która tutaj właśnie w rejonie Tomaszowa się między innymi koncentrowała. Ta 13 dywizja, to miała być rezerwa strategiczna między innymi, ale już 6 września została również w Tomaszowie, pod Tomaszowem rozbita. Armia Pomorze praktycznie też jest rozbita, pozostaje tylko Armia Poznań, którą uderzenie niemieckie minęło. Ona się zaczyna cofać, no, z tego miejsca, prawda, Niemcy jej nie atakują, więc cofa się i 9 września mamy uderzenie w bok niemieckich wojsk pod Łodzią, bitwa nad Bzurą. Jedyny zwrot zaczepny, jaki Armia Polska wykonała, taki większy. Oczywiście nie mógł tam przynieść sukcesu, ale no, wstrząsnął Niemcami. Niemcom się wydawało, że już 9 września zwycięstwo mają w kieszeni, Armia Polska rozbita. Władze polskie, naczelne dowództwo 6 września opuszczają Warszawę, przenoszą się na wschód, najpierw przez Litewski, a później na Podole. Więc tak naprawdę koordynacji działań wojennych już ze strony naczelnego wodza nie ma, bo łączności nie ma. No i Niemcy myślą, że już wojna jest już w kieszeni wygrana. Ta bitwa nad Bzurą, polskie uderzenie
w niemiecką 8 armię, no trochę ich zaskoczyło. Na parę dni, byśmy powiedzieli, wstrzymało uderzenie na Warszawę, ale po trzech dniach Niemcy przystępują niestety do rozprawy z armią Poznań i resztami armii Pomorze. I no mniej więcej przy Warszawie mamy Puszczę Kampinoską, Bzurę, no i tam następuje już masakra przy użyciu przede wszystkim lotnictwa i broni pancernej. Obie armie zostają zmasakrowane w ciągu kilku dni. Niedobitki docierają do Warszawy. Armia Łódź przestaje istnieć 6 września. Niedobitki docierają do Warszawy, bądź na Lubelszczyznę, gdzie wszyscy spodziewali się, że naczelny wódz zorganizuje kolejne armie. Od wody będziemy się bronić na tej linii Wisły, mając do tego odpowiednie siły. Jak się okazało, nic takiego nie miało miejsca. Nie ma odwodów, nie ma dowództwa, nie ma zorganizowanego jakiejkolwiek koncepcji, jak dalej działać. W związku z czym na Lubelszczyźnie to już jest jedna wielka improwizacja. Dowódcy łapią tych cofających się żołnierzy, aż łapią, zatrzymują, tworzą improwizowane oddziały, ale broni nie ma, amunicji nie ma, to trzeba wszystko zdobywać. Jako ciekawostkę też można taką podać, mieliśmy olbrzymie składy uzbrojenia i amunicji w Stalach pod Gąbiną. No i te cofający się żołnierze, kiedy Wisłę przekraczali, mimo że było niedużo wody, no zazwyczaj porzucali wyposażenie. No może karabin się uratował, ale ciężkie karabiny maszynowe, inne wyposażenie się niszczyło albo zostawiało na brzegu, no bo Wisłę trzeba było przekraczać. Każdy liczył, że na drugim brzegu, wiedząc, że w Stalach mamy olbrzymie składy uzbrojenia, dostaną tu nową broń, amunicję, będą mogli walczyć. No i to się okazało, kiedy zaczęto tworzyć na Lubelszczyźnie improwizowane oddziały, zgłaszano się do składnicy, ale komendant odmówił wydawania amunicji i broni, bo nie ma rozkazu naczelnego wodza. Dopiero później, prawda, już taka, byśmy powiedzieli, ta działalność już była taka restrykcyjna, tę broń zaczęto po paru dniach wydawać, ale już wtedy, byśmy powiedzieli, było za późno. Już nie było komu wydawać, bo to oddziały improwizowane szły dalej w głąb Lubelszczyzny. Efekt był taki, że wydano żołnierzom niewielką część, a pod koniec września trzeba było te składy wysadzić. No to jest taki przykład, jak to wszystko funkcjonowało, prawda? No, brak łączności, zła organizacja, brak przygotowania. No niestety tej wojny po prostu wygrać nie mogliśmy przy takiej przewadze. No i do tego dochodzi 17 września. W myśl układu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia Stalin już uznał, że pora zaatakować. Dlaczego 17 września? Bo Niemcy zaczęli wchodzić do tak zwanej rosyjskiej strefy, którą ustalono na mapie. Przypomnę, to jest ta mapa, granica już później ustalona. Lubelszczyzna początkowo miała być pod okupacją sowiecką. Niemcy weszli już na Lubelszczyznę, ba, przekroczyli Bug, zaczęli wchodzić na tak zwany kres. No i Stalin się obawiał. Jak będę dalej zwlekał, to jak Wehrmacht wejdzie głębiej, to nie będzie chciał się cofnąć. No bo przecież Rosjanie wojny nie rozpoczną z Wehrmachtem wtedy. No więc już nie było na co czekać 17 września po to, żeby jednak wymusić na Niemcach tą linię, która była wcześniej ustalona. Następuje agresja, przecież nikt nie mówił o wojnie, mówiło się, że to jest pomoc. Nie wiadomo, na czym miała polegać, że to jest również pomoc dla Polaków, w cudzysłowie. Pomoc, wzięcie pod ochronę ludności mieszkającej na Kresach właśnie przed groźbą okupacji niemieckiej. No, jakbyśmy nie patrzyli, z punktu widzenia prawa międzynarodowego była to agresja i tak ją należy traktować. Była to wojna, mimo że tego wprost nie stwierdzono, ale z prawa międzynarodowego wynika, że jeżeli mamy takie działania, jakie Rosjanie podjęli, to jest to nic innego jak nieusprawiedliwiona wojna i innego określenia tutaj nie można używać. Na Kresach praktycznie Wojska Polskiego nie było, bo wszystkie oddziały, które tam stacjonowały, zostały przerzucone wcześniej do walki z Niemcami, więc praktycznie tam tylko oddziały zapasowe były, luźne grupy, liczbowo dużo, 200-300 tysięcy żołnierzy, a bez broni w improwizowanych oddziałach tak naprawdę nie przedstawiali oni żadnej siły bojowej. Cofające się armie polskie kierowały się na Lwów i tak zwane przedmoście rumuńskie, ten skrawek polski, dzisiaj to jest część Ukrainy. Dlaczego ta? Bo mieliśmy granicę z Rumunią, to był nasz sojusznik. Władze polskie spodziewały się, że zaopatrzenie z Francji będzie płynęło przez Morze Śródziemne, następnie na Morze Czarne wpłynie, zostanie wyładowane w Rumunii i transportem kolejowym tutaj poprzez Rumunię będzie można zaopatrzenie do tej walczącej armii polskiej docierać. Oczywiście była pomrzonka, z której nic nie wyszło.
Z wycofania armii też na to tak zwane przedmoście też niewiele wyszło. Większość jednostek cofających się została przez Niemców rozbita po drodze. Mamy kilka bitew na Lubelszczyźnie, Wojowie Lwowa. I praktycznie możliwości zorganizowania jakiegoś skutecznego obrony na Kresach też nie było. Rosjanie jak wkroczyli, praktycznie też nie napotkali większego oporu, bo po prostu nie było tu żadnych większych jednostek. Jedyne walki, o których warto wspomnieć, improwizowane, to jest obrona Grodna. Przypomnę, polskie miasto kiedyś, które podpisano w zasadzie upadek Polskiej Rzeczpospolitej, Sejm Radziński. Dzisiaj leży, znaczy to leży tutaj na wschód od Białego Stoku. Dzisiaj jakieś 20 km od granicy. No ale już to nie jest Polska. Tam młodzież szkolna, improwizowane jakieś grupy żołnierzy stawili kilkudniowy opór czołgom sowieckim. Oczywiście z góry było wiadomo, że jest to sprawa przegrana, ale opór zamanifestowano. Zamanifestowano polskość Grodna. Podobnie było w Wilnie. Tam też jeden dzień niecały trwały walki. Przede wszystkim młodzież, mieszkańcy no, chcieli walczyć, tak, mimo że nie było czym, broni nie było. Ale zamanifestować, że Wilno wtedy to było polskie miasto. 90% mieszkańców to byli Polacy wówczas. Cały okręg Wileński to praktycznie zamieszkały przez Polaków. No i najcięższe walki to w Lwowie. Dzisiaj też jest poza granicami kraju, kilkudniowe oblężenie. No i jako też taką smutną prawdę można dodać, że kiedy zabrakło możliwości dalszej walki, załoga Lwowa z jednej strony mieli Niemców, którzy oblegali Lwów, a z drugiej strony podeszli Rosjanie. No i zastanawiano się, komu przed kim skapitulować. No i wybrano Armię Czerwoną, Związek Radziecki, bo to jednak Słowianie. Przed Germańcami nie będziemy kapitulować. No i niestety kapitulujących oficerów spotkał tragiczny los. Praktycznie wszyscy oficerowie, którzy bronili się w Lwowie, zakończyli żywot parę miesięcy później w Katyniu. Rosjanie rozstrzelali. Czy Katyń to jest oczywiście taki skrót myślowy, więc było kilka, ale skrót myślowy Katyń, 20, prawie 5 tysięcy polskich oficerów zostało przez Rosjanów rozstrzelanych w kwietniu 1940 roku. Może już nie wchodząc tutaj wobec tego, jakie są konsekwencje. No, państwo polskie przestaje istnieć jako twór terytorialny, ale co trzeba podkreślić, władze polskie nie podpisały kapitulacji. Dowództwo polskie też nie podpisało kapitulacji, w związku z czym umożliwiło to, aby ciągłość państwa polskiego dotrwała nadal. We Francji pod koniec września powstaje nowy rząd, ja już nie będę zabierowania, jak to się tworzyło. W każdym razie powstaje we Francji nowy rząd z Władysławem Sikorskim na czele jako premierem i naczelnym wodzem. I no, była to legalna kontynuacja państwa polskiego. Państwa, które miało władzę, powstałe w oparciu o polską konstytucję kwietniową, no ale nie miały chwilowo terytorium, bo zostało ono zajęte przez Niemców i Związek Radziecki. No i tutaj mamy ta jasna linia, to jest początkowa linia podziału Polski, jaka uzgodniona została przez Związek Radziecki Niemcy, czyli na linii Wisły miała być ta granica, a pod koniec września zostały tutaj nowe ustalenia podjęto i tu mamy tą ostateczną linię Lubelszczyzna przypadła Niemcy. Mniej więcej 52% z terytorium państwa polskiego zajęli Niemcy, 48% Związek Radziecki. Co ciekawe, do 1941 roku, kiedy wybuchnie wojna pomiędzy tymi dwoma krajami, Związek Radziecki z Niemcami ściśle współpracował w likwidacji polskiej konspiracji, która się tworzyła. We wrześniu, jeszcze takim symbolem września, jest defilada w Wrześniu nad Wujnem. Dzisiaj jest to miasto, które również jest w Wujnie. I w tej Wrześniu nad Wujnem odbywa się wspólna defilada wojsk niemieckich i Armii Czerwonej, którą przedstawiciele obu narodów odbierali jako symbol wspólnego zwycięstwa Polski. Niestety takie smutne widoki, znaczy takie smutne wydarzenia miały miejsce. Polska została wymazana z mapy Europy chwilowo, ale państwo polskie podkreślam jako przynajmniej jako byt, który w oparciu o konstrukcję marcową nadal działał, funkcjonowało we Francji, no tyle tylko, że bez własnego terytorium.
Jedyną część terytorium polskiego, na którą nikt Niemcy ani Rosjanie nigdy nie okupowali, to było okręty polskiej marynarki wojennej, które dotarły do Wielkiej Brytanii. To przypomnę, że zgodnie z prawem międzynarodowym pokład samolotek i pokład okrętów jest terytorium państwa, do którego należy. Więc można powiedzieć, że to były te jedyne skrawki nie zajęte przez okupanta pokłady okrętów podwodnych, podwodnych dwóch i kilku niszczycieli, trzech niszczycieli, które do Wielkiej Brytanii dotarły. Ale oczywiście Polacy nie załamali się. Chociaż trudno mówić o tym, nie załamać się w takiej sytuacji, kiedy mamy agresję ze strony dwóch wrogów. Ale konspiracja rozpoczyna się już od praktycznie przełomu września, października, zarówno pod okupacją niemiecką, jak i okupacją rosyjską. No tutaj mieszkamy, prawda, mieszkacie Państwo w Tomaszowie, więc to jest od razu taki symbol tej pierwszej konspiracji. Kuba, prawda, major Henryk Dąbrzański, który tam tworzył pierwszy oddział partyzancki, który przyszedł do legendy. A nie wiem, później w 40 roku ginie. No ale to jest jakby ten symbol. Większość społeczeństwa nie pogodziło się z tym, co się wydarzyło. To już w 1939 roku konspiracja się rozpoczyna, ale oczywiście, żeby okupację zakończyć, to nie jest proces prosty i łatwy. Muszą do tego być odpowiednie okoliczności. Na co w tym momencie oczywiście trudno było liczyć. Ale już tak na zakończenie. Jeszcze się wszystkim wydawało, że wojna potrwa do wiosny 1940 roku. Francuzi nie zdążyli we wrześniu ruszyć z ofensywą, ale w 1940 jak potężna armia francuska ruszy na Niemców, miesiąc, góra, dwa i Niemcy zostaną pokonane, więc też tak się pocieszaliśmy zimą 1939 roku na 1940 rok. Byle do wiosny. Na wiosnę wiosna się skończy. Dzisiaj wiemy, że nic bardziej mylnego. Na wiosnę to ona się dopiero rozkręciła. Agresją niemiecką na Francję, błyskawicznym pokonaniem Francji, masakrą polskich oficerów w Katyniu. Więc tak naprawdę nadzieję, że zakończy się szybko, tutaj bardzo również szybko się skończy. Nie wiem, mam nadzieję, że nie zanudziłem, chociaż trochę wydaje mi się, że może za szczegółowo, ale tak jakoś trochę bardziej praktycznie. Tak już szczegółowo puszczałem tym razem. Natomiast jeżeli jakieś pytania Państwo macie, to z chęcią, bo nas nie poruszyłem już. Było napisane, że Polska była przygotowana tylko na wygranie, że tylko na wygranie wojny, że nie byli przygotowani na porażkę. No bo na początku powiedział, że Polska już zaczęła planować i chciałam jeszcze powiedzieć, bo właśnie Aleksander Kamiński był już też w Starych Szeregach i tam napisał w Kamieniach na Szaniec, że Polska była przygotowana na wygranie wojny, a nie na to, że mogą przegrać. Aleksander Kamiński do rezerwu żołnierzy okupacja, czy to jest przygotowanie się do powstania powszechnego. No, jeżeli powstanie się wywołuje, to jego głównym celem jest, że musimy wygrać. Tak? Że powstanie przegra, no to będzie masakra. Więc chyba tutaj bardziej chodzi o konsekwencje. Oczywiście żaden z krajów, byśmy powiedzieli, który stoi w obliczu agresji, nam nie zakłada, że państwo zostanie pokonane. Trzeba mierzyć siły na zamiaru. Trzeba wziąć pod uwagę realia, jakie są dysproporcje w armii. W 1939 roku tutaj można powiedzieć tak, politycy robili nadzieję w stronie społeczeństwu, że tą wojnę wygramy, mamy sojusze, mamy silną armię. Wojskowi sztabowcy wojskowi nie mieli złudzeń. Wojny z Niemcami, samymi tylko Niemcami nie jesteśmy w stanie wygrać, jeżeli Francja nie podejmie ofensywy. Takiego wariantu natomiast, że jeszcze Związek Radziecki uderzył na Legnicy, to by z Wysław nie dopuszczał do myśli, bo to była po prostu totalna katastrofa. Natomiast to, co tutaj było pytanie, to chyba chodzi raczej o to powstanie, bo w momencie, kiedy znaleźliśmy się pod okupacją, powstaje konspiracja, naszym celem było co? Właśnie próba powstania. W momencie, kiedy konspiracja uzna, że sytuacja jest sprzyjająca, że są nadzieje, żeby tego wroga pokonać. W 1918 roku armia niemiecka uległa rozpadowi, tak powstanie, zaczęliśmy rozbrajać oddziały niemieckie, że jak taki moment nastąpi za kilka lat, wywołamy to powstanie i przejmiemy władzę. Oczywiście wtedy, jeżeli się wywołuje powstanie, to powstanie się musi zakończyć sukcesem, bo jak zakończy się klęską, to cała konspiracja zostanie przez władzę rozbita. Więc w tym rozumieniu, bo się chyba szykowaliśmy do zwycięstwa, ale trochę później. No niestety dzisiaj, jak wiemy, i to powstanie
późniejszym czasie Armii Krajowej, aby wyzwolić samodzielnie kraj, też niestety się nie udało. Nie wiem, czy jeszcze jakieś pytania Państwo macie? No dobrze, jak rozumiem, że wszystko jasne, to ja wobec tego może przekażę. Podziękuję tutaj wobec tego za wytrwałość, że Państwo tutaj poświęcili tam godzinę czasu i jakoś wytrwali. Ale to jeszcze parę minut byśmy tutaj zajęli. Ja tutaj przekażę głos panu Markowi Stopańskiemu, który jeszcze tutaj ma Państwu do zaprezentowania tą wystawę, która jest z tyłu. Ale cóż, oddam głos autorowi wystawy. Bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę zabrać dzisiaj głos, szczególnie po takim gościu jak pan profesor. Pan profesor przypomniał nam, że w tym roku obchodzimy 80. już rocznicę wybuchu II wojny światowej. Pan profesor oczywiście w skali takiej makro przybliżył nam drogę do tegoż konfliktu, przybliżył też w skali makro historię kampanii wrześniowej. My natomiast w podziemnej trasie turystycznej Groty Nagórzyckie Filii Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie skupiliśmy się na takiej skali mikro. Przygotowaliśmy wystawę dotyczącą działań zbrojnych właśnie w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego we wrześniu 1939 roku. Na wystawę składa się 10 plansz, na których oczywiście oprócz tekstu znajdują się liczne zdjęcia z moich prywatnych zbiorów, zdjęcia ze zbiorów skansenu rzeki Pilicy, filii Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie oraz oczywiście ze zbiorów rodzinnych państwa Hojnowskich, państwa Okasów, czyli rodziny pułkownika Stanisława Hojnowskiego, który zginął we wrześniu 1939 roku w Tomaszowie. Liczne plany tutaj działań zbrojnych w rejonie Tomaszowa. Na tych planszach znalazło się również miejsce na krótką historię 13 Dywizji, która walczyła tutaj w rejonie Tomaszowa w 1939 roku. Była to dywizja wywodząca się z Francji, powstała na ziemi francuskiej. Przybyła tutaj na ziemię polskie oczywiście w początku lat 20. Jej pokojowym garnizonem było Równe na Wołyniu. O historii Równego też jest kilka słów na tych planszach. W skład 13 Dywizji wchodziły trzy pułki piechoty, 43, 44, 45 pułk piechoty oraz 13 pułk artylerii lekkiej. To były trzony tej dywizji. Oczywiście jednym z pułków dywizji 45 w latach 35-39 dowodził właśnie pułkownik Stanisław Hojnowski. Oprócz tego, że zginął właśnie w trakcie walk tutaj o Tomaszów, został upamiętniony w Tomaszowie. Jego imię nosi jedno z rond tomaszowskich, szkoła ponadgimnazjalna, no i oczywiście jedna z tutaj właśnie w dzielnicy Białobrzegi. Także serdecznie zapraszam do zapoznania się z wystawą. Życzę miłej lektury. Dziękuję bardzo. Chciałabym Państwu podziękować. Powiem tak, że te 80 lat to jest już naprawdę kawał historii, ale powiem Wam również, że będąc w Waszym wieku, ja jak byłam w Waszym wieku, a były to przełom, no, lata 70. powiedzmy, jak byłam w Waszym wieku, to ta pamięć o rozpoczęciu wojny to była jeszcze taka naprawdę bolesna w każdej niemalże rodzinie, bo to był naprawdę nieodległy czas od czasu zakończenia wojny i dopiero w miarę dorastania, starzenia się człowieka, to po prostu uświadamiamy sobie tak naprawdę, że to były całkiem bliskie czasy. I to, czym pan profesor rozpoczął, że wolność nigdy nie jest dana nam na zawsze, żebyśmy o tym wszyscy pamiętali. I wy również. Wiem, że dzisiaj niecierpliwili się niektórzy, ale niektórzy bardzo uważnie słuchali i mam nadzieję, że wam
coś z tego naszego spotkania tak naprawdę zostanie. I przede wszystkim żebyśmy pamiętali wszyscy o tym, że ta wolność zależy w jakiejś tam części od każdego z nas. Panu profesorowi serdecznie dziękujemy. Dziękuję również panu Andrzejowi za to, że zaprosił pana profesora do nas, panu Markowi. Was zapraszam, żebyście jeszcze obejrzeli wystawę. Włączmy może troszkę więcej światła na pamiątkę naszego spotkania tutaj. Pozwolę sobie panu profesorowi przekazać podziękowanie. Zachęcam do tego, żeby historię naszego kraju jednak poznawać. Ja nie mówię, żeby tam od razu jakieś książki na które czytać. Wiadomo, że poczynamy od czegoś bardzo ogólnego, ale polecam, żeby jednak tą historię naszego pięknego i bogatą historię naszego kraju jednak mieć gdzieś w głowie, ponieważ naród, który nie zna własnej historii, tak naprawdę przestaje być narodem. I oby do takiej sytuacji u nas nigdy nie doszło, ale widząc takie pokolenie, no jest, że tak powiem, nadzieja w sercu, że jednak ta tradycja i wiedza o przodkach gdzieś tutaj nam pozostanie. Dziękujemy bardzo.